wierni w umiłowaniu Chrystusie. Ta Ewangelia, którą czytaliśmy, opowiada nam o Panu Jezusie i Jego władzy nad diabłami, nad demonami, które On był mocny wyrzucać z dusz, z ludzi, którzy byli opętani. Ten aspekt działalności Chrystusa jest często zapominany, a jest to bardzo ważne. On naprawdę zwyciężył szatana, zwyciężył grzech i miał ogromną moc i potrafił oczyszczać duszę z wszystkich diabelskich, nie tylko pokus, ale wręcz z opętań. Ta władza była już obecna w Starym Testamencie, dlatego Pan Jezus mówi do Żydów, że synowie ich będą ich oskarżycielami. Oto, że ci, którzy odrzucili Chrystusa, znali Pana Jezusa od razu za człowieka, który wypędzał duszę imieniem Belzebuba. To jest bardzo poważne oskarżenie i nie łudźmy się, że ci, którzy odrzucili Chrystusa Pana, będą od razu próbowali za wszelką cenę udowodnić, że Pan Jezus nie działa mocą Bożą, a działa mocą szatańską. W gruncie rzeczy nie ma żadnych dwóch władz nad ziemią, nad duszami ludzkimi, jak tylko te dwie. Człowiek, który upadł w grzech, który jest pod jarzmem szatana, musi być w konsekwencji sługą diabła. Nawet jeżeli wydaje się, że przez pewien czas jest w jakiejś takiej strefie neutralnej, że nie służy wprost diabłu, to jego grzech będzie oznaczał, i odrzucenie Chrystusa będzie oznaczało, że będzie de facto służył diabłu, będzie tak jak szatan odmawia posłuszeństwa Panu Bogu, swojemu Stwórcy i swojemu Zbawicielowi. Dlatego też Żydzi od razu zarzucili Chrystusowi to właśnie, że wypędzał złe duchy w imię Belzebuba. Zauważmy, że Pan Jezus zarzuca Żydom to, że nie chcą uznać w nim Mesjasza i że ich synowie będą ich właśnie oskarżali. Jeżeli synowie żydowscy, synowie Starego Testamentu mogli wyrzucać szatana z dusz opętanych, to oznaczało to, że byli ludźmi Bożymi, byli tymi Żydami, którzy pobożnie modlili się do Pana Boga i oczekiwali na przyjście Mesjasza. Zatem ci Żydzi, którzy prawdziwie byli dziećmi Bożymi, musieliby uznać i uznali Chrystusa jako prawdziwego Zbawiciela, którego obiecał im Pan Bóg, dla którego właśnie Pan Bóg wybrał Żydów w Starym Testamencie, dla którego właśnie Żydzi byli przez pewien czas do pewnego stopnia, w pewnym zakresie narodem wybranym. Zauważmy taką prawidłowość, że Żydzi Starego Testamentu mogli skutecznie wypędzać diabły, demony z dusz opętanych, nie mając mocy kapłaństwa, nie będąc ważnie wyświęconymi kapłanami Chrystusowi. Oznacza to, że władza wypędzenia złych duchów nie jest ściśle i zawsze i wszędzie powiązana z kapłaństwem Jezusa Chrystusa, z kapłaństwem katolickim. To znaczy, że mogą być sytuacje, w których ktoś jest skutecznym egzorcystą wyrzucającym złe duchy, nie będąc kapłanem, nie będąc ważnie wyrzuconym kapłanem. To jest taki argument przeciwko wszystkim tym, którzy twierdzą, iż kapłani wyświęceni w Nowym Rycie, które jest co najmniej wątpliwe, a prawdopodobnie nieważne, że oni potrafią czasami wypędzać złe duchy. Czasami ten charyzmat, można powiedzieć tak, że jest to charyzmat, jest udzielany ze względu na pewną pobożność, ze względu na konieczność walki z szatanem i nie jest ściśle związany z kapłaństwem. Zresztą kapłani katolicy uzyskują święcenia egzorcystatu jeszcze przed święceniami kapłańskimi, co oznacza, że nie będąc jeszcze wyświęconymi na księży, mogą już czasami wypędzać złe duchy. Oczywiście bycie kapłanem jest wielką pomocą w tej posłudze, jaką jest egzorcysta, ponieważ kapłan może udzielać wielu błogosławieństw, ma to znamie, jakim jest Chrystusowe kapłaństwo, ale generalnie są to rzeczy rozdzielne. Tak więc to, że czasami ktoś może
nie być kapłanem katolickim i skutecznie wyrzucać demony, to nie ma tutaj żadnej sprzeczności z tej sprawy, nie można żadnego argumentu ukręcić. Pan Jezus też mówi bardzo wyraźnie, że albo ktoś jest z Nim, albo przeciwko Nim. Nie ma alternatywy. Jeżeli ktoś wymyślił sobie, że może żyć bez Pana Boga i jednocześnie nie podpaść pod wpływy szatańskie, ten sam siebie łudził. Samo to, że ktoś żyje bez Pana Boga, już czyni go kimś, kto zasadniczo jest równym szatanowi. Kto tak jak szatan nie uznał, że Pan Bóg jest władcą, jest prawodawcą i jest zbawicielem, że może sobie żyć wedle własnego uznania, według własnego widzimisię, niezależnie od tego, co Pan Bóg chce. Pan Bóg jest sam dobrym i On wie najlepiej, co jest dobre dla człowieka. Jeżeli ktoś Go nie słucha, wymyśla sobie własne dobro, to znaczy, że to dobro jest faktycznie złe i stawia się na równi z diabłem, ze wszystkimi tymi nieszczęśnikami, którzy smażą się obecnie w piekle, bo odrzucili władzę Pana Boga i odrzucili Chrystusa jako Zbawiciela. Pan Jezus też mówi wyraźnie, że ktoś, kto nie zbiera razem z Nim, rozprasza. To znaczy, że każda jedność, która nie jest od Pana Boga, Pana Jezusa, jest prawdziwie anarchią, jest rozproszeniem. Widzimy to na przykładzie ostatnich 50 lat, gdy po śmierci Piusa XII uzurpatorzy władzy kościelnej, uzurpatorzy papiestwa i biskupstw uprawiają fałszywy ekumenizm, który prowadzi tylko i wyłącznie do fałszywej jedności, do coraz większego rozproszenia ludzkości. Widzimy, że ten fałszywy ekumenizm doprowadził do zniszczenia katolickiej jedności, jaka była na całym katolickim świecie jeszcze 50 lat temu. Widzimy, że ta anarchia doprowadziła do tego, że brat powstaje przeciwko bratu, że nie ma wśród modernistycznych, posadowych katolików żadnej jedności. Każdy wymyśla sobie swoją własną, prywatną wiarę, która jest niewiarą. Sami nie potrafi się zgodzić ze swoim bratem. Widzimy, że ta jedność, która panowała struktury materialne, struktury Kościoła, ta jedność jest prawdziwie szatańską podróbką prawdziwej katolickiej jedności. To samo mamy w świecie, kiedy buduje się jedność, która nie jest jednością Bożą i to jest faktycznie kultem diabła. Widzimy to w Europie, kiedy zamiast katolickiej jedności dawnych wieków mamy Unię Europejską i wszystkie te wymysły i wynalazki, które są w gruncie rzeczy czymś, co jest fałszywą jednością, co jest taką szatańską, diaboliczną atrapą i co prowadzi w gruncie rzeczy do rozbicia prawdziwej jedności ludzkości w Chrystusie. Widzimy, że ta jedność służy tylko i wyłącznie potępieniu ludzkości i temu, żeby narzucać fałszywe prawa, tak jak obecne związki partnerskie, które chce nam narzucić nierząd Donalda Tuska. Tak więc musimy zwrócić się do prawdziwej jedności naszego Pana Jezusa Chrystusa, która jest jednością w prawdzie, jednością w miłości do Pana Boga i w miłości, w prawdziwej miłości do bliźniego. Ta miłość oznacza przede wszystkim chęć zbawienia duszy naszego bliźniego, chęć uratowania przed piekłem naszego współbliźniego, wszystkich tych, którzy przede wszystkim zostali nam postawieni na naszej drodze, przede wszystkim w sensie dalszym całej ludzkości. Musimy odrzucić fałszywą jednością ekumeniczno-modernistycznego neokościoła i fałszywą jedność, jaką wszystkie masońskie i paramasońskie organizacje na całym świecie próbują ludzkości narzucić. Tylko i wyłącznie w prawdzie, w miłości i w łasce Bożej jest możliwe zjednoczenie z Chrystusem pod Jego sztandarem w posłuszeństwie, doskonałym posłuszeństwem Jego królewskiej władzy. Pan Jezus jest naszym prawdziwym Bogiem i władcą i tylko Jemu chcemy służyć aż do końca naszych dni. Oraz Najświętszej Maryi Pannie, która jest Matką Chrystusa, której łono jest błogosławione. Błogosławione są piersi, które Pan Jezus ssał. Te wielkie błogosławieństwo Matki Bożej nie będzie naszą modlitwą,
Jeżeli będziemy te słowa wypowiadać, to również i my będziemy błogosławieni. Również i o nas będzie można powiedzieć, że jesteśmy błogosławieni, tak jak Najświętsza Maria Panna. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego, który będzie pokarany Jezus Chrystus. Dzięki wielkie, Panie. Niepokalane serce Marii. Módl się za mnie.